Hej, witajcie z tej strony Gladkis, dzisiaj ze mną Hadasiak. Halo, dzień dobry! Kontynuujemy serię ze Scrap Mechanic i wpadliśmy sobie na pomysł, że zajrzymy do sekcji komentarzy u mnie. Ja zajrzałem do sekcji komentarzy. Ja zawsze patrzę. I ktoś wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, jako że mój, powiedzmy, kanał jest głównie oflagowany grą Ark Survival Evolved, żeby poszukać dinozaurów. Czy ktoś stworzył jakieś dinozaury, czy są jakieś projekty dinozaurów? I są! Okazuje się, że kilka nawet jest. Kto wie, czy fajnych, bo nie sprawdzałem ich jeszcze. Jest Luab the Great. Rozumiem, że to jest coś z YouTube'a, więc ktoś chyba sobie na YouTubie ma kanał i sobie coś tworzy. Tylny włas, drugie to animacja. Okej, ma animację. Przyjacielu, ma animację. Gdzieś jest tylny włas, nie wiem co prawda jak się go otwiera. Nie, zakładam, może, że mogę wejść sobie pupą. Po tym. Myślisz? Widzę, że jest trochę niedomalowany w niektórych miejscach, to jest największy problem. O, dzięki, odblokowałeś mnie. Tu chyba jest tylny włas. Mam przycisk. O! Dobra, wchodź przyjaciel. Ja mam nim kierować? Tak, wchodź. Pod dwójką masz animację. Czyli rusza po prostu zębami. O, chodzisz nim? Chodzę nim, ponad głową ruszam. Chodzisz. Głową. No ty możesz głową ruszać. Ja. Bo to jak skręcam, wiesz? O nie. Halo. Tak powiedziałem, że chodzi bardziej w miejscu, nie jeżeli jakoś inaczej. Nie, bo teraz ale skręcałem. Macha łapkami, ma takie krótkie łapki standardowo i nawet tymi zębami porusza, więc nie jest najgorzej, nie powiem, nawet oczy ma. Jakieś takie, nie wiem, z latarek. Ale w niektórych miejscach jest tak, widzisz, lekko niedomalowany. Nie wiem, czy to jest specjalny zabieg, nie sądzę, szczerze mówiąc. Nie, pewnie coś nie wyszło, ale halo, miałeś chodzić. On miał chodzić sam, nie udało się. No nie udało ci się. Musiałbyś mu siedzenie usunąć. Co, idziesz spróbować? Nie doskoczysz, nie, tak, nie ma opcji. Nie, bo już jest problem. Mogę ci go zrobić tak i teraz wskocz. Po prostu mam usunąć siedzenie jak ten? Ja, no tak, no... Tu wchodzę, usuwam siedzenie i tyle? Już? Okej. Nie za bardzo jest chętny do współpracy. Nie, ale patrz, w ogóle on tak Bo on nie jest na silnikach, wiesz? Dlatego. On nie jest na silnikach. Jakby był na silnikach, to by sam sobie chodził. Ale no trudno. Tak. Trudno. A jest reksik, dobra. Sprawdźmy drugiego reksika. Drugi reksik jest trochę bardziej położony. Jakie ma łapki, Boże, jakie chudziutkie. Jak reksik, nie? Czy się jakoś wchodzi? Wchodzi się od pupy strony. Okej, guzika, jest guzik. Czekaj. Nieważne, ja zrobiłem tak, że rusza się. A, czyli w środku nie ma nic więcej. No to nie wygląda jak Rex za bardzo. No powiedziałem, że po prostu dinozaur zwykły. Po prostu tak... Halo, gryzę cię! Przyjacielu. Dobra, że nie możesz tej szyi wziąć ten. Dół. Czekaj. Czekaj. Jeszcze tu coś robi ten przycisk. Otwórz paszczę! A, patrz, łapkami. I podejdź bliżej. Widzisz, patrz, łapkami poruszam. Widzę. Idę do ciebie, cię zjeść. Czekaj. Idę cię zjeść. Nie, zjadłem cię. Halo, bo jeszcze tu wejdziesz do mnie i przyjmiesz kontrolę nad dinozaurem. I dowiesz się, jak naprawdę dinozaury kiedyś działały, że to naprawdę ludzie nimi sterowali. To. O nie, i wszystko wyszło na jaw. A ja myślałem, że to kaczki tak naprawdę były. Jak tam czujesz się zjedzony, przyjacielu? Nie wiem, nie... Próbuję do żołądka, wiesz, się dostać. Mówisz? No. Bo dinozaur z tobą ucieka. O! Zabiłeś go! Zepsułem mu szyję. On już nie żyje. Możesz usunąć kroczącego dinozaura, nie obrażę się. Dobrze. Nie, no niech tak sobie kroczy. Ten chyba lepiej wydaje mi się wygląda niż tamten. Dobra. Aha, jeszcze twórca tamtego to był Paweł Jur.pl. O, to Paweł nawet występował na tego, na odcinkach u nas, proszę bardzo. Tak, bo tworzył mapkę, pamiętam, Paweł Jur. Dalej jest creator Relgap. Say hello to Tiny. Dobra, i teraz tak, pierwsze chodzi, drugi bend neck forward, okej, czyli szyja. Przytrzymać trójkę, żeby zawył, czy zaryczał bardziej. Czwórka, żeby otworzyć i sterowanie, niech będzie. Teraz tylko muszę znaleźć wejście do niego. Wejście? Tak. Na górze jest przycisk.
Kij upośledzony troszeczkę ten dobra. Dinozaur. Wow, ale chodzi normalnie, przyjacielu. Ale nie wiedziałem, że dinozaury działają na kołach. O. Na kołach, ale tam się czepiasz, kołach tam. Wydaje ci się po prostu, ale zobacz, chodzę, halo. A zobacz sobie od przodu teraz jeszcze, widzisz, patrz. Mogę pochylić szyję, widzisz? No widzę. Weź stań przede mną. Sam przed tobą, staję przed tobą. Bliżej. Wybiję ci zęby. Patrz, dzień dobry. Jebcie. O nie. Czekaj, nakarmię go, czekaj. Czy chcesz go nakarmić? Czy to jest wegetarianin? Z takimi zębami powiedziałbym, że nie. Nie? Czekaj, raczej no, nie trawię sałat. Nie no, daję radę. Am, niam, ale dobre, am, niam. Masz jeszcze kaczkę, niech stracę. Ale taka mała przy takim takiej ilości. Czekaj, zamknij paszczę. To jest dinozaur palący cygaro. Puf. Ej, śmiesznie on wygląda. Puf. Czekaj, weź daj i staniesz z boku niego i zobaczysz, jak to śmiesznie wygląda. Ja tak widzę, rusza. Jak to wygląda, bo ja mam kamerę, wiesz? No tak, ale z boku to tak, wiesz, czekaj, czym to? Nie? Nie? Halo, przewrócił mi dinozaura. Halo, ten dinozaur, coś halo, nie działa. Złamał dinozaura. A widzę, że ci się podoba. Widzisz, z boku tak łagodnie wygląda, on jest wegetarianinem jednak. Teraz to wygląda, jakby gryzł ziemię i był upośledzony, więc wiesz. Dobra, no bo przejdźmy do tego, bo tu jest jeszcze T-Rex, z tego co wiem. Rak, bac i nie ma opisu. No dobra. Wow, większy dinożar. On wygląda jak żaba prędzej. Przerośnięta. Albo jak świnia z Angry Birdsów. Przyjaciel, jaki hejter, nie? Jaki hejter? O co ci chodzi? A, to było otwarte, dobra. Gadaj, przyjaciel. Wiesz co, szukam, a tu jest do sterowania. Już mu włączyłem. Okej, okay, jestem. O nie, on łapkami rusza. Halo, rusza łapkami i ząbkami. Patrz, to jeździ. To się rusza. To się rusza. Muszę powstrzymać cię. A co robi tym? Nie wiem, a może on też jest roślinożercą? A, to jest tylko wejście. Tak, ale nie mogę go pochylić, żeby cię... Też pali fajkę. Też pali fajkę. Zobacz. Czekaj, stój. Okej. Co chcesz zrobić? Czekaj. Czekam. He? To jest dinozaur z brodą. O nie! I co teraz? Świat ulegnie zagładzie. Przecież tylko jakbyś mógł mnie... No. Uratować z tak. Wnętrza dinozaura? Z wnętrza dinozaura. Źle to brzmi, ale co tam. Niech sobie będzie. Dobrze. Teraz wydaje mi się, że najbardziej chyba upośledzony projekt, czyli Gate and Jaro. Chodzący dinozaur. Wow. Na pewno... bez Kratkus Pospolitus. Zastanawiam mnie, czy to jest głowa, czy to z drugiej strony to jest głowa. Przypomina mi trochę z tego, ale no... No raczej głowa to jest to coś czerwonego, wiesz? No tak właśnie myślę, że głowa to jest to coś czerwonego, ale nie wiem, czy twórca już nie miał czasu, czy nie chciało mu się już? Co, ja mam sterować, tak? No twój odcinek, przyjaciel, no. No dobrze, ale to muszę najpierw znaleźć wejście, poczekaj chwilkę. O. On w ogóle może latać z tego, co się orientuje. Latający dinozaur. Wow! Idziemy, przyjaciel, idziemy powolutku. Głowę mógłby mieć lepszą i wtedy byłby fajny projekt. Ale tak to głowy nie ma. Jest idealna. Jest idealna, dobra. To był pierwszy. Do tyłu się rusza. A możesz skręcać? To zaraz obczaję. Na razie to jest pod przycisk, a wiesz, on chodzi cały czas i nie można go zatrzymać. A, mogę mu zmieniać tego, widzisz, z tyłu? Kółeczka. Stronek, tak, kółeczka. Stronę kółeczek. Mogę mu podnieść kółeczka. A, to jak bo to jest, to jest jako ogon, aha. To masz jeszcze, o. Masz możliwość opuszczenia tego, nie wiem co prawda do czego by mi to miało być, ale dobra. I mogę jeszcze z drugiej strony sobie coś takiego zrealizować, przyjacielu. I ostatnia rzecz to jest coś takiego. A to co ma służyć to? Nie wiem.
Nie wiem, do czego to miało służyć, do czego to miało być, ale jest. I mogę na pewno sobie działać tym. Mogę sobie na pewno działać moim łogonem. Ale ogon jest śmiesznie zrobiony, że można nim tak poruszać. Tylko ta głowa, to mi się najbardziej nie podoba. No, jest słabo. Jakbyś mi mógł, przyjacielu serdeczny, usunąć jakoś stąd, tak. Usuwam cię z moich internetów. O, dziękuję. Widzicie, dziękuję mi, że usunąłem go z moich internetów. Teraz tak. Chameleosaurus. Nie wiem, co to ma być, ale okej. Okay. To jest hybryda chameleona z dinozaurem. Okej, okay. Mazer 1138. Dawaj go. To jest kameleon? Chodzi. Wygląda jak kameleon. Prędzej. A wiesz, ty co? Ten dźwięk kojarzy mi się z czym innym, a nie otwieraniem paszczy. Twierdzeniem? Powiedzmy. On je kaczkę. No to jest mega strasznie prosty projekt taki. Taki, ale jeździ sam. Taki widzisz? Po prostu do chodzenia i tyle, coś tam. Średnio, najmniej mi się podoba z wszystkiego. Bo z tego, mimo że był, powiedzmy, brzydki, to był o wiele bardziej zaawansowany, plus tak jakby mógł poruszać tym ogonem. Dobra, mam ostatnie, czyli coś, czego nie było jeszcze. Latający dinożar. Halo, za projekt, zaproponuj, za okay. Nieważne. Okej. No, to była góra. Ciężko jest z tym, nie? Bo on, jak to się nazywa? Bo on nie jest zrobiony, wiesz, na WASD, no nie, tylko jest na przyciski. Na przyciski, tak, więc może być ciężej. Ja stworzę sobie jeszcze jednego, przyjacielu. Ale nie, no patrz, idealnie się ten unosi. Plus źle te przyciski ma podpięte. To jest... Tak. Halo, Mayday! Mayday! Czyli to... raz... W sumie to nie wygląda jak ten, jak pterodaktyl. Wiesz co? Najgorsze jest w sumie to, że on tak, no, określając zbytnio... On nie ma jak zbytnio lecieć do przodu, możesz zrobić tylko tak i lekko go pukać, ale on i tak poleci do przodu z czasem. Halo, przyjaciel! Wow! Zobacz, jaki szalony! Szalony dinozaur. Szalony dinozaur. Dinozaur, halo, dinozaur. Twój też? Nie, wiesz co? Nic myślę, nie że jako, że to już jest taka, powiedzmy, dosyć tradycja, nie, mówisz? Przyjacielu? Tak, myślę, że powinniśmy móc spróbować przynajmniej posłać naszego dinozaura. Słyszałem, że u takich do lepszego lubią, świata. Lubią latać. Proszę, masz już tego. Tu, tak? Tego masz, tak. Nie mogę go podpiąć. Możesz, bo przycisku nie masz. Wolnego. Musisz sobie przycisk znaleźć gdzieś. No, ale nie mam w ogóle... O, jest, dobra, nieważne. Masz przycisk? Siadaj, masz tu tego. Masz? Tak, siadaj, no to spoko, siadaj. Poczekaj, muszę sobie postawić coś. Tak, żeby to wyglądało jakoś normalnie, to postawię to tu. O! Dobra, najpierw musimy się znieść na orbicie. Dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy na orbicie, dobrze. Myślę, że ten... Ptero, czy coś, co miało latać, ten dinozaur cały, który miał latać, lata całkiem nieźle. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Patrz, czekaj. Ja a ile beczek robi? Nie stoimy pionowo. Ale prawie. Co tam. Dobrze, póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć! Cześć.